Siema. Witam w kolejnej lekcji. 10-minutowa rozgrzewka na tapping. Założenie tych 10-minutowych rozgrzewek, znaczy moje założenie, ja zakładam, ja mam takie założenie, że te ćwiczenia mają polegać na tym, że po prostu sobie ustawiamy metronom, ustawiamy minutnik. Może być metronom, oczywiście, jak najbardziej może być metronom. Ustawiamy minutnik, najlepiej na te 10 minut i bierzemy jakieś ćwiczenia z tappingu, ale nawet nie chodzi mi o to, żeby szukam teraz tapping po internetach, jakiś tapping, o matko, nie wiadomo, jakiś cuda na kiju, coś tam. Tutaj mi chodzi o tapping w stylu, że na przykład mam pierwszy próg na najgrubszej, trzeci próg na najgrubszej i na przykład robimy tapping według schematu pierwszy palec na piątej. Mogę nawet włączyć czysty kanał. Pierwszy, trzeci, piąty, pierwszy, trzeci, piąty. Wchodzę na strunę cieńszą, pierwszy, trzeci, piąty. Później się przesuwam według tego samego schematu. 2, 4, 6. O tappingu jak grać, to były lekcje, były lekcje, będą lekcje, będziemy jeszcze rozkminiać samo jak ustawić tapping, bo tutaj mamy tu technikę hammer on, pull off, ale my teraz mówimy o samym ćwiczeniu tappingu, jak ktoś sobie już rozkminia. Czyli przesuwamy się według jakiegoś schematu, to jest akurat schemat, ten jest fajny, na przykład 1, 3, 5, czyli co dwa progi, to jest dosyć fajny, bo co jeden próg byłoby trochę głupio, pierwszy, drugi, trzeci. Oczywiście też można zagrać, jak najbardziej może to ćwiczenie być, ale to trochę może już nie ma sensu, żeby aż tak bardzo się tutaj ścieśniać, żeby tu pierwszą rękę pchać. Oczywiście uderzamy palcem pierwszym. Piórko, ja sobie robię tak, że piórko sobie chowam zawsze pod palec środkowy i tu mam w zgięciu. Czasem jest tak, że nawet robię coś i później się zastanawiam, gdzie to piórko. O, tu jest, no nie? Więc jakby to też, żeby mieć taki odruch, że to po prostu chowamy, pyk. No i co? Czyli przesuwamy się o dwa progi, o jeden próg, pierwszy, trzeci, piąty, drugi, czwarty, szósty, trzeci, piąty, siódmy, czwarty, szósty, ósmy, aż dojdziemy do oporu, później robimy co? Następną strunę, struna teraz piąta i robimy według tego samego schematu, czwarta, trzecia, druga, pierwsza, do oporu, tu już nam parę minut na to zejdzie, no nie? Ilość powtórzeń, bo na przykład możemy zrobić, że mamy 4 powtórzenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy zrobić sobie tak, że robimy, utrudniamy sobie totalnie, że uderzamy po jednym razie, czyli się po schemacie. Tu jest troszeczkę tak, można dostać takiego mindfucka, bo się przesuwam cały czas 5, 7, 9, 8, 6, 8, 10, 7, 9, 11. I zarobiliście. Bardzo fajnie to brzmi. Możemy oczywiście teraz zrobić troszeczkę inaczej. Na ćwiczenie kolejne, które możemy tutaj z tym tappingiem zrobić, to jest takie na rozszerzenie palców. Czyli na przykład gram pierwszy próg pierwszym palcem, piąty próg czwartym palcem i możemy zagrać na siódmym progu palcem ten tapping. Ja zagram z
Chesterem. Tak, tu po jakimś czasie zaczynacie haj, dość duża rozpiętość jeszcze w takim tempie, ale w zasadzie w tych progach jest najtrudniej, bo później się przesuwamy, to jest coraz mniejsza odległość, prawda? Zróbmy ten sam schemat, mamy odległość trzech z tych progów, raz, dwa, trzy, czyli pierwszy, piąty, to na przykład zagrajmy piąty, dziewiąty i później jedenasty. Tu już jest ciaśnie. Możemy teraz pokombinować też inne układy palców, ale tu możemy się, jakby najbardziej przesuwamy się według tego schematu po poszczególnych strunach. Te ćwiczenia nie za bardzo przypominają takie jakieś super zarąbiście brzmiące motywy, ale no jest ważne, żeby mechanikę tutaj wyćwiczyć. Fajny też jest patent, że na przykład mam, powiedzmy, to odległość, nie wiem, możemy równie dobrze zrobić pierwszy palec na pierwszym progu, czwarty na czwartym progu. Tu mamy tercję małą. A tapping możemy zrobić na przykład na 12. Nie brzmi to jakoś zarąbiście, ale możemy się pokusić o to, skoro tutaj gram dźwięk F, tutaj gram dźwięk GIS, to mogę zagrać u mnie dobrze tapowany dźwięk o oktawę wyżej od tego pierwszego, czyli tu jest F i tutaj też F, czyli F, GIS, F. Tu mamy tapping trzydźwiękowy. Tu ty ty, tu ty ty, tu ty ty, tu ty ty, czyli gramy triolami. Pamiętaj triole. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tu ty ty, tu ty ty, tu ty ty, tu ty ty. 10-minutowa rozgrzewka. Już mamy 8 minut. Oczywiście możemy zrobić inne kombinacje w stylu 4 dźwięki. Na przykład pierwszy palec, drugi, trzeci, czwarty. Możemy zrobić sobie na przykład tak, że mamy 3, 5, 7 i 12. Możemy też kombinację, bo teraz grałem pierwszy dźwięk, drugi, trzeci, czwarty i z powrotem. A możemy się pokusić w drugą stronę, to znaczy, że mamy tak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Tu się już poruszamy na konkretnej skali, ale mam nadzieję, że tutaj rozkminiasz. A już tak na uszko, coś tutaj fajnie zaczyna brzmieć. Czyli możemy mieć dużo, dużo różnych kombinacji, możemy równie dobrze zagrać. Jeżeli mamy cztery dźwięki, w tym wypadku, prawda, co teraz gra, mamy cztery dźwięki, to możemy zagrać. O, ten pierwszy to jest ten, robimy tapping. To możemy ponumerować 1, 2, 3, 4, tak jak numerujemy palce, i możemy zagrać tak:
Pierwszy, czwarty, drugi, trzeci. Pierwszy, czwarty, trzeci, drugi. Pierwszy, czwarty, drugi, trzeci. Pierwszy, czwarty, trzeci, drugi. Pierwszy, trzeci, drugi, czwarty. Tych kombinacji jest naprawdę mnóstwo, więc to 10-minutowa rozgrzewka na legato, na tapping. Sorry, nie legato, na tapping. W zasadzie to jest legato. Na tapping. Pewnie będę robił jeszcze kolejne, bo to naprawdę jest mnóstwo ćwiczeń, które możemy zrobić. Dzięki za uwagę. Trzymaj się gorąco. Bye.